Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Omen, to was w trzecim odcinku MT na serwerze 4Live. Dzisiaj jest ze mną Stasiu. Dzień dobry. Oraz Miły. Siema. No i teraz sobie pojedziemy na San Fierro, na respa, gdzie czeka sobie Stasiu. To są oczywiście tutaj widzowie wybrani, wylosowani tą wieczorną porą, już troszkę późno nawet, prawda? Wyłapani po prostu nagle, aż się nie spodziewali, prawda? Nie spodziewaliście się. No nie. No się nie spodziewali, widzicie. Także, no dzisiaj będzie całkiem ciekawa praca, szczerze wam powiem. Taka naprawdę, która mi osobiście bardzo się spodobała i chyba z tych wszystkich, które na razie przedstawiliśmy, niewiele tych prac było, ta mi się podoba chyba no najbardziej, zdecydowanie. Jednak ona jest praca. Dzisiaj sobie troszkę ją wykonywałem, może gdzieś tam ktoś mnie widział, ja gdzieś przemknąłem, no ale zresztą zaraz zobaczycie wszystko. Wziąłem sobie Clovera. Dlaczego sobie wziąłem Clovera? Ponieważ kupiłem sobie dom, a pod tym domem już stoi mój stalion, a teraz sobie wziąłem Clovera. Także odbierzemy sobie tutaj Stasia, który wejdzie na dach, prawda? Wejdzie sobie na dach i po prostu, no i tam, i sobie pojedziemy na ten domek. Zobaczycie, gdzie on jest umiejscowiony, gdzie on po prostu, jak on wygląda i tak dalej. No raczej nic specjalnego, ale to też jest fajna zaleta 4Life'a, że po prostu te domy są wolne. Jak popatrzymy sobie na mapę, klikniemy sobie literkę I, to widzimy, że te domy rzeczywiście jest dużo, dużo wolnych domów. W tym naprawdę wiele domów z podjazdem, czyli oczywiście bardzo fajna sprawa. Ja oczywiście taki dom sobie kupiłem też, ale zaraz zobaczycie, będziecie mieli okazję to zaobserwować. No dojeżdżam już na spawna, mam nadzieję, że gdzieś tam się kręcisz, nie? Gdzieś tam jesteś. Jestem. Spawn to jest to samo miejsce. Bankomatem. Dobra. Trochę tak tu jest dziwnie z kamerą w tym Cloverze, bo mimo tego, że one są najbliżej jakby, to sprawia wrażenie, jakby była strasznie daleko. To tak już specyficzne jest konkretnie do danego pojazdu. No tak już jest, niestety. Dobra, jestem na spawnie. Na dole jestem. Gdzieś tutaj Różowy jesteś, tak? Walton. O, proszę. Jesteś, widzę. Ale to nie masz paliwa, tak? Nie mam. To jest, tu masz jakieś butle z gazem LPG, nie? Jak tu pojedziesz, ale tu będzie stała moja banana. Ta czerwona. Dobrze, dobrze jadę? A, widzę. O proszę, jakiś tutaj mobil stoi piękny, wspaniały, o ładny, ładny. Ale szczerze tutaj powiem wszystkim, że ja pewnie miałbym o wiele gorszy pojazd, albo w ogóle nie miałbym będzie pojazdu, gdyby nie wasze donejciki, także właściwie tutaj żyję z donatów, bo tyle co zarobiłem to by, jakbym miał tutaj właśnie wszystko mieć z moich własnych zarobków, to miałbym pieniądze na minus, bo ja tak naprawdę więcej straciłem na mandatach niż sam tak samemu zarobiłem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. No, no cóż, no trochę głupio mi tak mówić, no ale no tak rzeczywiście było. Także jedziemy sobie. Mam nadzieję, że tutaj Stasiu nie wypadnie. Trzymaj się mocno tego dachu, bo jedziemy sobie kawałek do Las Venturas, ale tu tuż przyjedzie, także to nie będzie aż taka strasznie daleka podróż. Patrzcie tutaj, co jest. Reklama Felk. Bardzo fajna sprawa w sumie, no bo chyba lepsze takie coś, gdzie jest reklama jakichś Felk i ID tych Felk, niż jakby po prostu miało być jakiś coś, co tak naprawdę nic nie znaczy. Mi się wydaje, że taka opcja jest zdecydowanie lepsza. No dobra, w takim razie może, skoro idziemy, zajmę się pozdrowieniami. Ja tu pozdrowię, tam jeszcze ktoś tu z was ma coś do pozdrowienia, także ja pozdrawiam tak. Free Gamer, Krapek i Kapi 0988. Tam ktoś chciał z was jeszcze kogoś pozdrowić? Ja pozdrawiam Kubowskiego i Twardomira. No i dobrze, w takim razie. Ja pozdrawiam Matika i Orziego. No i fajnie, fajnie. Także da się zajmie też komentarzami. I ta praca, którą dzisiaj będę pokazywał, wymaga kategorii C, czyli kategorii na ciężarówki. Już możecie coś czegoś tam domyślać. Znaczy, może ja tutaj tak niepotrzebnie mówię, jak zwykle tak robię to zagadkowo, a pewnie gdzieś tam w miniaturce palnąłem albo w nazwie odcinka. No też tak może być, no niestety to tak mi się często zdarza. Aczkolwiek jeśli mowa o prawo jeździ C, o prawo jazdy C, o prawo jeździ, gdzie, no, wiecie o co chodzi, no to tak się składa, że jest to dosyć łatwe do zdania, o wiele prostsze niż B. Oczywiście tutaj na 4Life mamy tylko i wyłącznie testy praktyczne, jeśli mowa o, przynajmniej o prawo jeździe, to w takim wypadku prawo jazdy C zdajemy tylko i wyłącznie jakieś 15 minut, coś ten deseń, a prawo jazdy B, no niestety 30 minut około, czyli w takim wypadku te na ciężarówki o wiele krócej się zdaje ten test, dlatego też zdałem go dosyć szybko i szczerze wam powiem, że jest takim przyjemny, bo jest taki jakby, no taki, jakby to powiedzieć, no droga jest takim przyjemna, bo nie jest to jakieś miasto, tylko jakieś takie gdzieś tam góry, coś ten, to jest w okolicy, gdzieś tam pod San Fierro, zjeżdża się z tej chyba najwyższej górki bodajże, a nie, albo się właśnie wjeżdża pod górkę, w każdym razie to jest takim serpentynami, całkiem przyjemnie się to jeździ. Nie, startuje się oczywiście z San Fierro, tam gdzie się zaczyna zdawać,
ale właśnie jedzie się gdzieś tam przez serpentyny górskie i tak dalej, także akurat zdawanie prawa ZC jest całkiem przyjemne. Ja teraz jadę trochę do góry, ponieważ ciężko się tam wjeżdża, naprawdę trochę mnie to drażni, że tutaj wszędzie razem teraz trzeba tak dojechać jakimiś dookoła. Oczywiście to nie jest wina chyba serwera, tylko no, tak jest zrobione Las Venturas. Że tutaj trzeba jakimiś takimi tutaj jeździć. No przynajmniej opony się nie przebijają, to nie muszę się martwić jeżdżąc po takich dziwacznych nierównościach. No dobra, tędy tutaj i właśnie... A widzę, że zmienili panel pod F5. Tak. A to nawet nie wiem, ale tutaj można zobaczyć, że mam na serwerze 6,5 godziny. I tu można sprawdzić, jakie się ma uprawnienia. Rzeczywiście, no fajne. Nawet numer telefonu podać swój. Tak? Można, jak zmień dane osobowe, tam sobie możesz wpisać numer telefonu. Prywatne wiadomości, ale to fajne, można sobie włączyć powód i tak dalej. No super, pojazdy, patrzcie na to. Jest Clover, Stallion i SOID. Jeszcze lokalizacja, no super sprawa, serio. Taki panel to na Playlapie patrzeć takiego nie ma, prawda? Mhm. Nie ma tam chyba takiego panelu. Wpisałem sobie numer 997. O, ten numer to kłopoty. Dobra, żeby dojechać na to osiedle, na którym mam domek, to musimy jechać w ten sposób, czyli najpierw musimy wjechać do Las Venturas, po czym tak tutaj sobie trochę dziwacznie, no musimy, tylko ta jest jedna opcja, żeby przejechać jakimś mostem, ponieważ tutaj mamy dookoła wszędzie barierki, niestety. Domek, który sobie kupiłem, on kosztuje dziennie 180 pyleny, także nie tak dużo. I to jest śmieszna sprawa, bo ogólnie to ten domek był jedyny wolny w tej okolicy. A gdzieś tu pamiętam, że kiedyś jeden z widzów, Rastaman 12 bodajże właśnie, chyba, gdzieś tu mi właśnie domek jakiś chciał dać, ale w sumie to dziwna była sprawa, bo ja trochę nie ogarniałem jeszcze za bardzo i dalej nie do końca wiem, jak to działało. W każdym razie ten domek to był wolny na zielono, więc po prostu poszedłem tutaj sobie go kupiłem. I możliwe, że to jest zwykłe okoliczności, że po prostu ten domek kiedyś chciał mi Rastaman sprzedać. Bo chyba to nie jest tak, że on mi go sprzedał i on dalej jest, czy coś. Chyba tak nie działa, prawda? Tutaj musimy dom opłacać, więc po prostu był wolny. O, nie do tego, tylko do tego. No, proszę mi tu... O, kłócicie się, kto pierwszy sobie wejdzie. O, proszę. No to czekaj, to do bagażnika wejdziesz. O, przepraszam. Bagażnik, chodziło mi o bagażnik. Zapraszam cię do bagażnika mojego. I co jest, pojedziemy sobie wszyscy wykonać pracę. Mam nadzieję, że macie prawo jazdy. Macie, nie? Ja mam wszystko po motoru. A ja się dziwię, czemu on mi nie jedzie, jak ja ręczny mam zaciągnięty. Ten bagażnik będzie służył dzisiaj jako spoiler. Nie, no żartowałem, zaraz go chowam. Na szczęście praca jest bardzo blisko, także nie musicie się obawiać, że potrwa to zbyt długo, ponieważ pracę mamy tuż. Tuż po prostu obok, także wracamy sobie tym samym mostem, którym właściwie przyjechaliśmy i tutaj na szczęście akurat tak się złożyło, że mam tą pracę bardzo blisko domku, więc będę mógł ją często wykonywać po prostu wchodząc na serwer, jestem tuż właściwie koło niej. Ta praca to jest właśnie to, czyli takie przewożenie towarów samochodami dostawczymi. To jest praca właśnie, którą dzisiaj chciałbym pokazać. Jest naprawdę bardzo fajna i jest nietypowa trochę, bo no zresztą sami sobie zobaczycie, ma fajne opcje. Brawo. Także to sobie zaparkuję. Mam nadzieję, że też sobie ze mną pojeździcie. W sensie, że każdy w osobnym chyba, prawda? Żebyście też mieli okazję coś zarobić. Ja jak chcecie. Na paliwo. A, znaczy, przepraszam, nie tutaj schodzimy. Zbieram na paliwo. No to tak. Ale to na szczęście tego nie trzeba tankować. Także pójdziemy sobie do pojazdu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, potrzebujemy tutaj niestety lub niestety prawa jazdy kategorii C. Do właśnie tych ciężarówek. I potem musimy sobie wjeżdżać w te pole. Jak już weźmiemy sobie ciężarówkę, wjeżdżamy w te żółte pole, z tego co się zdążyłem zorientować. Ja sobie oczywiście te prace wcześniej wykonywałem po to, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, żebym tutaj mógł wam pokazać wam wszystko dokładnie, jak to działa. Tutaj jak widzicie, już sobie Miły wziął skrzyneczki. No właśnie, i tak, wjeżdżamy sobie w to pole i klikamy sobie, właściwie sobie nic nie klikamy. Sorki, musimy tutaj po prostu wjechać i się pojawia okienko. Mamy opcję rozpocznij pracę i tu mamy dwa wybory. Dosyć to jest ciekawe. Mamy opcję praca legalna i praca nielegalna. Czym to się różni? Na pracy nielegalnej po prostu mamy większe zarobki. Nie jestem jeszcze pewien, o ile są większe. Może to dzisiaj sprawdzimy, prawda? Mogę to sprawdzić. Ale przede wszystkim to, co jest istotne, to to, że jeśli mamy pracę nielegalną, to może nas ścigać policja, czyli też całkiem ciekawy aspekt odcinka. Ale może najpierw sobie wezmę pracę legalną, sprawdzimy sobie zarobki na pracy legalnej, a potem tu wrócę i wezmę nielegalną, po to, żeby sprawdzić nielegalną. Ja wiem, że na nielegalną jest więcej, jest napisane, ale chcę wiedzieć, o ile. Oj, wziąłem sobie nielegalną. No. Ja też wziąłem nielegalną. A miałem kręcić legalną. Ja sobie wziąłem legalną. A widzisz, to nic. No po prostu zrobię sobie najpierw tą, a potem tamtą. Niestety punkt, który mi się trafił, jest całkiem problematycznym punktem, bo jest po prostu dosyć daleko, zważywszy na czas, który mam podany pode mną. Niestety ja mam Fort Carson. No to masz lepiej, bo ja mam aż nad Fort Carson jakieś tam góry. No cóż, nie wiem czy zdążę, mam nadzieję, że tak. Mam bazy wojskowej z prawej strony. Muszę się śpieszyć, jechać jakimiś dziwnymi uliczkami, żeby zdążyć. Tu są barierki, kurczę. Ale może jakoś mi się uda tędy wyjechać. Mam nadzieję, że tak.
Obawiam się, że jakoś to będzie ciężko, ale spróbuję się rozpędzić i wiać te... O, dobra, udało mi się to rozwalić. To dobrze, bo naprawdę... Strzelam Boltona. No widzisz. Opuszczenie kolejne. No i tak się składa, że... udało się rozwalić tę siatkę, tak że mogę zdążyć. Mam nadzieję, że zdążę, bo też coś czasem bywa różnie i czasem się natrafi punkt, który jest bliziutko obok. Co nam zajmie nawet mniej niż minutę dojazd, a czasami taki, że nam ledwo co wystarczy czasu. No niestety. Akurat czas, to że to jest na czas, to jest chyba negatywny, tak jakby. Znaczy, czy ja wiem, no zależy co kto woli, aczkolwiek z jednej strony to dobrze, z drugiej źle, wiadomo, ale raczej presja czasu no, nie działa dobrze na człowieka i tutaj każdy się śpieszy, ale z drugiej strony, no może jest to. Gdyby nie to, to byśmy po prostu zarabiali na tym mniej, bo jednak to jest kolejny aspekt, który jednak utrudnia trochę pracę, prawda? No bo jednak musimy się śpieszyć. No widzę, że nawet nie jest tak źle. Myślałem, że mi to dłużej zajmie wyjazd z Azenturas, ale jak widzę, jestem już nad podcastem, także naprawdę szybko to zajęło. O, widzisz, no to gdzieś się trafił bliski punkt. Dostałem 97 PLN-ów. A widzisz, to nawet nie będziemy musieli sprawdzać legalnej, skoro już tutaj wiemy, że za legalną zarabiamy 97. Znaczy to też może być tak, że za każdą zarabiamy jakś tam, się różnią te zarobki, prawda, o kilka tam euro, kilka pyliny. Aczkolwiek tutaj właśnie dostał ten miły, prawda, dostał 97 pyliny. Jeśli się dostaje tam plus minus jeszcze dodatkowo albo tam kilka więcej, albo kilka mniej, no to wiecie, że to jest coś w granicy 100. PLN-ów, a za nielegalną dostajemy ciut więcej. Zresztą zaraz sobie będziecie mieli okazję zobaczyć. 145.99 dostałem za punkt, widzisz, który no był widzisz. Naprawdę bardzo blisko. Wystarczyło przez granicę. Ale tutaj właśnie odległość nie gra roli, jeśli chodzi o pieniądz, tego co zdążyłem zobaczyć, tylko po prostu pieniądz to jest chyba losowy. Zresztą zaraz zobaczymy. Ile zarobiłeś? 145, prawda? Tak. Dobrze, tak, ja zobaczymy ile ja. 142. Także to jest oczywiście takie, nie zawsze jest równe, tylko tam plus minus, prawda? Czyli jak widzimy... Więcej się zarabia na tej nielegalnej. Tak, na nielegalnej zarabia około 40 PLN-ów więcej. To raczej było wiadome, tylko tutaj sprawa wygląda tak, że na tej nielegalnej rzeczywiście ma szansę nas złapać policja. Aczkolwiek to może być nawet całkiem ciekawe, prawda? Chociaż raczej takim wozem, no chyba ciężko będzie uciec przed policją, prawda? Chyba się ze mną zgodzicie, że takim wozem to raczej daleko byśmy nie uciekli, prawda? Chyba tak, dlatego też... Co tu się robi, gdy się auto wywróci na drugą stronę? Oj, no w takim wypadku chyba nie zostaje ci nic innego jak reconnect, albo po prostu sobie dobiec do punktu zbiorczego. Także, no niestety. Dostałem na siebie raporta, może ktoś zareaguje. Ja na twoim miejscu po prostu bym zrobił disconnect, nawet bym nie czekał, tylko po prostu się... Znaczy reconnect, no disconnect, a potem connect, prawda? Daleko bym miał, bo raczej mój samochód ma tam opary paliwa, on już nie jeździ prawie, więc raczej bym dojechał. Ale powiem ci, że można się zespić w Las Venturas i nawet tam sobie dojść na spokojnie, wiesz? No poczekam, tutaj zaraz ktoś będzie ten pewnie, napisze. Gdzie jesteś, to po ciebie podjadę. Tam, gdzie te barierki omen rozwalą. No tutaj Kapi pozdrawia YouTube. Może zajmie się komentarzami. Przy okazji pokażę wam, jak fajną drogę znalazłem. Znaczy, to nie jest nic odkrywczego, aczkolwiek można się dostać o wiele szybciej na to miejsce. Ej, ty chodź do mnie, chodź do mnie. Nie mogę mogę z tego wysiąść nawet. Kamil Schroeder napisał. Zajebisty odcinek, czekam na następny, wielkie dzięki. Uchodźca z Syrii, kiedy P-Live, no to już jest, bo jest na kanale. Pozdrowisz mnie na następnym odcinku. Pozdrawiam Coco Monstera. No właśnie, jeśli mowa o P-Live, no to będę się starał, żeby to było tak na przemian. Tak jak teraz widzicie ten odcinek, tak pewnie w kolejnym będzie raczej Play Your Life, a nie po prostu kolejny For Life. Ej, ale daj mnie do tej firmy, myślić. Do tego Transmaxu mnie zaleźć. Dobra. Poczekaj. To chyba nie jest. A to jest Transmax. A, to właśnie jest Transmax, a jest jeszcze... Mi się mylą jeszcze te niektóre nazwy. No dobra. I to jest właśnie fajna droga. Nie musimy objeżdżać tego tymi wszystkimi dróżkami, tymi mostami. Wjeżdżamy sobie tutaj, po prostu przy autostradzie sobie przeskakujemy, bierzemy nowy pojazd. Tutaj akurat to nie ma żadnego znaczenia. Nie musimy tych pojazdów tankować, nie musimy nimi dojeżdżać do celu, kiedy mamy je puste. Bierzemy sobie nowy i wszystko działa tak samo właściwie, a nawet lepiej, bo nie musimy tego wszystkiego objeżdżać. Także to się może wam przydać, prawda? Jak najbardziej, wydaje mi się, że tak. Dobra. No i to, że sobie zajadę oczywiście od tej strony. Nie ma sprawy i bierzemy sobie kolejną. Ja chyba dalej będę brał nielegalną, ponieważ po prostu, no wiemy już jaka jest różnica, mniej więcej 40 PLN-ów. Przy większej ilości zleceń to naprawdę ma sens, prawda? Bo jednak, no to robi dużą różnicę przy większych po prostu, przy większej ilości zleceń. No dobra, zobaczymy gdzie teraz. O rany, jeszcze dalej chyba. Masakra. Jakoś tak mi się niefortunnie trafiło. No mam nadzieję, że zdążę, chociaż pewnie jak nie zdążę, to się będziecie śmiać przynajmniej ze mnie, że... Że tutaj nie zdążyłem na miejsce, na czas, brawo. Na czas nie zdążyłem. Brawo. Zobaczymy. Dziękuję. Jazda tylko bokiem, nie? Polecam. Bokiem jeździli ciężarówką? Ej, obrócili nas. Ej, obrócili go. Ale na koła, czy właśnie na bok? Na koła. Na koła, bo... A, to jak na koła. O, ktoś tu leci. Siema. O, proszę, witam.
A tutaj musi rozwalić ten siatkę, no właśnie tam gdzieś. Nie musi, a nie, nie musi. Tutaj orzechowy widzę, że ładnie pokazał orzech, jak tutaj działa myślenie niektórych graczy. No, na szczęście tak nie działa jak myślenie każdego, że każdy gracz, który w live się wkurza, że jest ten. O dziwo, na szczęście już z tego, co widziałem pod poprzednim odcinkiem, już właściwie nie było kontrowersji wzbudzonych innym serwerem, także z tego, co zdążyłem zauważyć, to rzeczywiście już mniej więcej jest takim w porządku. To dobrze. Oj, tutaj chciałem być cwaniakiem, wyskoczyć, ale się nie udało. Mam nadzieję, że zdążę na czas, bo to jest niestety punkt dosyć daleko. No cóż. No właśnie z tego, co widziałem, to pewne kontrowersje zostały już zażegnane. Już oceny są spokojne pod filmami, tak jak powinny być, także się bardzo cieszę, że już się nikt po prostu o to nie szpula. No i ta dzisiejsza praca jest kolejnym przykładem na to, że można prowadzić coś innego niż na PlayerLife, bo jednak, no nie ma co ukrywać, jest to praca inna. Na PlayerLife można to porównywać z pracą rozwożenia ropy naftowej po terenie San Andreas. Nie mówię tutaj o rafinerii, czyli wodnym rozwożeniu, tylko o rozwożeniu ciężarówką, cysterną. Myślę, że można to porównywać, aczkolwiek, no jak widzicie, jest to całkiem co innego, no nie ma co. Ale zarobki tutaj są zdecydowanie większe. Ale tutaj też są ceny z pojazdów większe, także to też może tak działa, no wiecie, na jakiej zasadzie. No, że po prostu tutaj zarabiamy więcej, wszystko jest droższe. Właśnie moim nie zdaniem rozumiem. Ta praca jest najbardziej opłacalna. Ja właśnie która, nie rozumiem tego, bo na PlayLife parę kosztuje 1000 euro, nie? To jest tak jakby najsłabsze auto, nie? A taki Walton, co tu kosztuje max 1500, może się nie znam na cenach, bo nie gram tutaj sporo, kosztuje tutaj właśnie 1500, tak? A jedzie 100 na godzinę, a Perek tu 4K kosztuje, no i z moim zdaniem znaczy dziwne. To... Że tam wiesz co, mi się wydaje, że tobie tam... to się wydaje dziwne, tak naprawdę to nie ma tym dziwnego, bo po prostu te pojazdy w oryginalnym San Andreas wcale nie mają jakiejś narzuconej kwoty. To są po prostu jakby, to jest wszystko to, jak gracz to sam po prostu stwierdził. Bo tak naprawdę, no to po prostu ktoś pomyślał, że aha, perennial jest taki wolny troszkę, ten, no to dam taką cenę i taką załóżmy, prawda, bo to tak naprawdę to każe są stale własne ceny i tak naprawdę to też jest całkiem ciekawe, to, że jest taka odrębność. Tutaj niepotrzebnie pojechałem inną drogą, boję się, że nie zdążę, mam mało czasu. Tu jest jakaś tak, dróżka, ale... nie wiem, czy to jest to. Kurczę. Niepotrzebnie traciłem czas na tamtej, ale może zdążę, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, że zdążę, jak nie, to przynajmniej się pośmiejcie ze mnie. Nie, no wydaje mi się, że jest w takim porządku z czasem. No, aczkolwiek są takie punkty, gdzie po prostu ledwo z tym czasem wyrabiamy, a są takie, na którym tego czasu zostaje aż nadmiar. Prawda? No, ale ja teraz to też jest to takie... jeszcze mi 2 minuty zostały. O, widzisz, a ja mam jeszcze 27 sekund do końca. Ja ale na minuty... szczęście już punkt widzę. A, przez kaktusy muszę jechać. I zobacz, zawsze się zobaczcie boję, za pęknie. Odgłosy Steama, jeśli słyszycie. To ja się nie wyciszyłem. No, i jest 133 pryny, także tutaj troszkę mniej o 10, ale wydaje mi się, że to jest oczywiście losowość, a nie wcale jakaś tam odległość czy zniszczenie pojazdu, nie, tutaj akurat jest pewna losowość, tak mi się wydaje, więc raczej nie ma żadnego problemu. Ja osobiście tę pracę polecam, jeśli spojrzymy na zarobki z prac z poprzednich odcinków, to wydaje mi się, że w tej jednak jest to, no wygląda to najkorzystniej. Ojej, nieciekawie się zrobiło, ponieważ się lekko wywaliłem, ale... no tak już bywa z tymi pojazdami, z tego co słyszałem to właśnie tak to wygląda, że one mają tendencję do przewracania się, tutaj oczywiście z mojej winy niestety, bo tak to zrobiłem głupkowato, ale się udało, to dobrze, że się udało, bo zrobiłbym po prostu niezłą gafę, jakbym teraz się tak wywalił całkiem, bo no odcinek trwa, prawda, o tu samolot się wywalił, jakiś wojskowy, no widzicie, wszystko zostało właśnie... uchwycone. Ja właśnie dachowałem. Tak w środek zdania. A nie, ma sprawy. Bo na przykład teraz zostałem 146,93, a nie 146, nie wiem, to się od czegoś zależy, albo do odległości. Ja myślę, że zarobki to są losowe po prostu, w sensie, że jest od iluś do iluś i to po prostu się trafia losowo, moim zdaniem, tak to tutaj wygląda. Oj, 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 za szybko, za szybko. Muszę uważać, bo naprawdę tym się bardzo łatwo wywalić, a ja tutaj jakieś szaleństwa wyczyniam. Czytam kolejne komentarze może, no. Po torach. Obiegną. Jakby tutaj były ceny takie paralife'owe, to pewnie no, cena ale... ci z Perka by jeździć Turkami. Z drugiej strony to też większe ceny samochodów to tak bardziej zmuszają gracza, żeby się bardziej przywiązał do tych wozów, żeby trochę więcej na nie zarobił. To ma też swoje zalety, na przykład ja mam Bulleta z MK2 i 3, no i tak naprawdę już to jest jeden z takich no, najszybszych samochodów w grze chyba, nie? No nie jest najszybszy, ale już jeden z najszybszych, prawda? 230 jedzie. No i tak w sumie to... Jeśli mowa o jakbym udoskonaleniu cały czas jednego wozu, to jestem już na prawie na najwyższym stadium. A tutaj pewnie po takim czasie gry jak na PlayLife miałbym dwa razy mniej, czyli po prostu miałbym jakąś bufalę czy coś. Więc to też może być zaletą dla kogoś, kto po prostu gra długo.
No to co kto woli po prostu. Niektórzy spędzają więcej czasu na serwerze, niektórzy mniej. No trzeba się trochę bardziej namęczyć. Dobra, kolejne komentarze. Pro Lampek, zajebioza. Wielkie dzięki. Łukasz Kolo. Omen, ile jest warty twój bullet? Ja sprzedaję Jestera, zamierzam kupić bulleta. Ciężko powiedzieć, ile jest warty. Coś koło 200 ponad tysięcy, może no, coś koło 300? No, on mój mamka 2,3, więc wydaje mi się, że już raczej bliżej tego drugiego, co wymieniłeś, wiesz, bo ogólnie to bullet z salonu kosztuje 210 tysięcy teraz. Jest w salonie, jest do kupienia, trochę drogi, jakiś był wiele tańszy, no ale cóż. Możecie sobie policzyć, bullet z salonu 210 tysięcy, cena MK2, cena MK3, no i niestety trochę też trzeba odjąć za przebieg, całkiem, czyli 6K. Ty masz tego buleta ciężko powiedzieć niebieskiego z żółtym paskiem, tak? Fioletowego z żółtym. No, no tak, 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 no. Tak, tak, tak. I wy macie kogoś w gangu na K nazwę? Kuras jeden, tak, mamy. No tak, no to dzisiaj dostałem właśnie z twojego buleta prosto do wody. Widzisz, to się śmiesznie składa. Bo właśnie Kuras mi dzisiaj mówił, że robił Armagedon moim buletem i dostał prawko. Dobrze. No potem później musiałem z Los Santos do San Fierro lecieć, bo nie było kolorników. Ale się ciekawie złożył. Ja mu to powiem. Jeszcze jestem właśnie w konwersacji tam gdzieś na Skype, także potem do niego dołączę po odcinku i przekażę mu. No, także widzicie. Już może tej pracy na tyle. Jak widzicie, zarobki już są stestowane, czyli za legalny plus minus 100, za nielegalny plus minus 140. Coś ten deseń. 130-140. Także różnica jest, no, jeśli mowa o jednym czy dwóch zleceniach, to ta różnica nie jest taka wielka, ale przy większej ilości ta różnica naprawdę może być zauważalna. No dobra, jeszcze zrobimy podobnie jak w poprzednim odcinku, czyli po pokazaniu pracy przejdziemy się na giełdę. No, co tam mówiłeś? Ja mam takie pytanie, a gdzie ty jesteś? Ja jadę w kierunku giełdy w Las Venturas, niedaleko jestem. Możecie mnie wziąć, bo jestem koło tej OG. To możecie to weź mnie ja ten. Jadę. No właśnie, właśnie. OG jestem. Ja jestem weźmiecie, bo Stasiu. Tego, jakby to powiedzieć, mechanika tego tunelu, jak na Playlife, bo hamuję przed fotoradarem. No to ja chyba wiem, gdzie jesteś, widzę cię na mapce. No dobra, kolejne komentarze. A właśnie, co do tej wartości, to ciężko powiedzieć. Jakie 260 tysięcy? 265? Nie wiem, nie chcę, że ktoś mnie zlinczował za to, że jakieś złe ceny podaje. Nie mam pojęcia. Nawet ceny to się bardziej odezna. 265 to na pewno nie jest warty, bo jak w salonie jest za 210 plus dodasz MK2. A MK2 i 3 to jest ile tysięcy? By około 310 odjąć trochę za myślisz? Ty masz w nim, jakie felgi masz w nim? Mega. Megi, no to z 115 i podatek myślę, że dałoby radę. W sensie, że tam 315, 315. Nie, na 4 to chyba nie. Ale myślę, nie? że. To, no, myślę, że niecałe 300 byłoby w porządku. No wiesz, to tak. Bo tak się nie liczy pełnej kwoty za wprowadzane ceny. No dobra. Może te komentarze się zajmę, bo już odcinek się zbliża do końca. To jeszcze tyle komentarzy. Pewnie chcecie znać odpowiedź. Także jeszcze Łukasz Kolo. A i taka nieco rada, ale dopełnienie. Sweeperów nie ma już na pylu, szkoda. Nie ma na pylu? O, rany. Nie, są sweepery na pylu. Są, bo tutaj Łukasz mówi, że nie ma. Muszę zobaczyć się, bo naprawdę szkoda by było, naprawdę byłoby szkoda. Razer YouTube. O, super odcinek, zagrałem razem na serwerze. Jeśli gdzieś mnie spotkasz, to oczywiście możemy sobie pograć, prawda? Ale tak, gdzieś tam umówić się to naprawdę ciężko, bo co chwilę mi ktoś pisze, gramy na tym serwerze, gramy na tym serwerze, no ciężko mi jest na wszystko mówić, że chodźcie, gramy, tylko zwykle jestem wieczorem, kto gdzieś mnie spotka, ten sobie może ze mną gdzieś pojeździć, sobie popracować, wiadomo o co chodzi. O, bullet. Ty jesteś na giełdzie Omen? Tak, tak. Się ostatnio pytałem ciebie, kiedy nagrywasz PSW, nie? A ty mi piszesz północ. No, bo tak często też bywa. Szczególnie na weekendach, chociaż tamto już jest pewnie pierwsza, druga. No cóż. Tak już jest. Ale chyba nagrywanie w nocy dobrze na mnie działa, bo im później nagrywam, tym mam więcej potem, tym bardziej odcinek się potem podoba. Bo chociażby odcinek nagrywany przeze mnie najpóźniej, czyli gdzieś tam pierwsza 30 z etapy live, odcinek 32 ma już prawie 100 łapek w górę. Także jak widać, dobrze to działa po prostu. Jeśli chodzi o tą giełdę, to tu chyba są wozy, które mają przebieg już taki niższy. No co tam? Mówiłeś? A w tą sobotę będzie... ten będzie live też, czy nie? Wydaje mi się, że będzie. Będę się starał, żeby był. I to z GTA 5, jakby się udało. Z PC to? No tak. Adam Ochental, jak ci się podoba to konto? No, jeśli mówimy o tym samym, to podoba mi się i wielkie dzięki. Miłosz, po tym, na którym cię zbanowali.
Nie, to nie to. To jest inna sprawa całkiem. To już jest sprawa zamknięta. Odsyłam do poprzedniego odcinka, ktoś nie wie, o co chodzi. Miłosz, stąd. Omen, pokaż, gdzie się znajduje Tune. Mogę pokazać, rzeczywiście. W sumie dobra myśl. Tylko tu jeszcze sobie zerkniemy do końca na te wozy. Tak, tu są zdecydowanie takie przebiegi, raczej niższe. Niższe przebiegi. Chociaż tutaj jest na przykład wysoki. Ale to myślę, że to, że tam się raz trafi jakiś wysoki czy dwa, to znaczy, to wcale nie znaczy, że to jest właśnie, że to ma wprowadzić. To troszkę mi wprowadza w błąd, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak to jest giełda na takie przebiegi niższe. Kilka tysięcy raczej. Zresztą to gdzieś powinno być napisane. O, administrator sobie to jedzie. No, w sumie już zdążyłem poznać administrację For Life'a od niedobrej strony. No, ale cóż. O, proszę, coś tu w ciężarówku. No, czy nie chcę tutaj generalizować, prawda? Aczkolwiek, no już niestety, Fajnie, że niektórzy ja tu administratorzy tak trochę zaparkowałem mało sympatii ukazują w kierunku graczy. A właśnie jeszcze chciałem pozdrowić jednego administratora A właśnie widzisz. For Life'a, Łukasza 1993, coś takiego, bo pamiętam, gdy zaczynałem grać i jeszcze nic nie potrafiłem, to mi właśnie pomagał. To widzisz, są admin, którzy są przyjaźni, pomocni, a są tacy, którzy są raczej niezbyt mili i po prostu tak zimno do człowieka podchodzą. No szkoda, ja nie chcę tutaj podawać oczywiście przykładami, nazwami, nie, absolutnie nie w tym rzecz, tylko po prostu no, jak tam pisałem tą apelację, to bardzo mi zależało na tym, żeby jednak mieć szybciej niż tydzień dostęp do konta, tylko po to, żeby po prostu ten odcinek nagrać dla was, prawda? No ale niestety niektórzy nie dość, że mi jeszcze tego nie dali, jakby, no to jeszcze tam mi niemiło odpisali. No cóż, no bardzo przykro, no ale trudno, to z jednej strony też mogła być moja wina, no bo przecież nie musiałem na to konto wchodzić, ale no, wiecie, o co chodzi. No raczej chciałem tutaj, żeby jednak trochę pomogli, no ale dobra, już nie poruszajmy tego tematu. Wielki dzięki za donate'iki, tutaj mi sypiecie. Tune. Jeśli chodzi o Tuna, właśnie jadę do takiego, który jest chyba najbliżej, gdzie tu mi się Gdzie wy trafił. jesteście w ogóle? Ja jestem koło Tuna, Las Venturas, to jest taka Nie, maska, to no tam właśnie. jedziesz pode mnie, pod tą firmę, tam OG, coś O, takiego. ja już jestem pod tym tunem, to może. Znaczy, mogę, ale to już potem, to już w innym kierunku będę jechał wtedy. Tuny są A wy? zaznaczone na For Life'ie taką ikonką, takiej niebieskiej czaszki. O, Jak to jadę widzicie, do was. to możesz jechać. O, tutaj właśnie jest, widzę. Niebieska Miły, miły. czaszka, tak? Tak. To jest niebieska czaszka, i właśnie tutaj są po prostu różne tam rzeczy. Chociażby montaż różnych części tuningowych. No wiecie, na czym polega tune. Ale rzadko kiedy właśnie są tunerzy jacyś, ale jest na to metoda. Wpiszcie sobie ukośnik tunerzy i wtedy możemy sobie zobaczyć, kto jest tunerem w jakim warsztacie i co najważniejsze, czy on aktualnie jest online po pierwsze, a po drugie, czy pracuje. No i właśnie teraz na przykład widzimy, że jest kilku online, ale aktualnie chyba żaden nie pracuje. Z tego co widzę, tak. Chyba żaden nie pracuje. Aczkolwiek jest jeden offline, online, przepraszam. Wystarczy do niego napisać: ej, czy mógłbyś mi może troszeczkę tutaj pomóc? Byś mi tutaj zamontował część, czy zdemontował, to pewnie by się zgodził, prawda? A jeśli nie, to byśmy mogli zaproponować jakąś dopłatę. No to w takim wypadku pewnie by się już na pewno zgodził. Więc w takim razie nie ma z tym Widzę żadnego was, problemu. stop! A, Nie. przepraszam. O, proszę, jakaś tutaj ciężarówka chce mi staranować rozpędzone. Tak? I tak jak Nie. mi zabiorą prawko, to... Jedź sobie, jedź. Wow. Skakuj, tylko. No, szkoda, że mam wóz dwudrzwiowy, trzydrzwiowy, czyli dwumiejscowy, no ale cóż. Ja mam auto do przewożenia imigrantów. Tak. Tak. Także pokazałem, gdzie znajduje tune. Różne są tuny, ale to jest oznaczone taką czaszką. No, a na dużej mapie jednak jest to. Czy jest to czaszka na dużej mapie? Też, tylko po prostu jej, tak mało ją widać, bo to taka malutka ikonka. To jest po prostu taka błękitna czaszka. Rasta ma 12, jej, main auto, no tak. Koleżka HD, serial to jest od dysku twardego, widziałem twoje apelacje. Tak, no rzeczywiście od dysku twardego, tak mi się wydaje, no wierzę ci po prostu także. Tutaj Stasiu widzę, 500 euro, tak? No ja coś chyba mniej jednak, jakieś 300 coś, 400 może. Ja zarobiłem 534, dokładnie miałem taki bardzo długi cel jeden. No widzisz. O, przepraszam, co za taki nagły ruch kamery. Czytam dalej, Rasta ma 12, wiesz, ja migiem. Ja mogłem napisać do adminów czy Erkonów, ale mi nie pozwoliłeś. No tak, ponieważ raczej nie ma co pośpieszać adminów, naprawdę to chyba nie jest dobry pomysł, bo to zawsze, najczęściej to się raczej źle kończy, niestety. Raczej pośpieszanie administratorów to jest rzecz, która raczej nie jest zbyt dobra. Tak w ogóle, to w tym miejscu, takim wielkim bunkrze, na PSW jest kino. Jestem ciekaw, co jest tutaj. Też kino. Też kino, ale też jest taki skrypt, że jest YouTube i w ogóle? Chyba Tak nie. jak na PSW. Tak, a to ja to wolę nie wierzyć, bo jeszcze mi prawa autorskie walną. Serio. W ogóle dlaczego się nagle zrobiła noc? Bo to kino. Wow. Wyjeżdżasz z kina, nie ma kin, nie ma. Fajne. Fajna sprawa, tutaj Kapi nas śledzi. Jeden z widzów.
A Ja cię właśnie, zatankuję. a ja pozdrawiam mojego kolegę, który mi właśnie pisze na Skype'ie, jak odpalić silnik na PlayLife. Polecam. Zaciągnij ręcznie, zgaś silnik. Tutaj akurat tankowanie wygląda całkiem ciekawie. Jeszcze nie tankowałem nigdy auto. Serio? Jeszcze nigdy, ja jak nie Ale mam to. to widzisz. Sobie Musimy się przytrzymać nadaje. pację. Ale tu akurat tankowanie wygląda lepiej niż na play. Znaczy, wolniej to wszystko trwa, ale jest to realistyczne jednak. Już momencik jeszcze. O! Sobie przewinę lekko. No i dobra. Ogólnie to trochę to kosztuje jednak tankowanie. Tu jest tankowanie dosyć drogie niestety. Poczekaj, jeszcze Raz tam ma komentarz. 12. Ostatnie. Jak chcesz pracować na kurierze, to musisz mieć 500 LP. Najszybciej to się robi na kosiarkach. Ja mam ponad 3600. No właśnie, troszkę będą musiał to robić. Mikołaj Gancarz. Pozdrowisz na odcinku? Pozdrawiam. Fresh. Najlepsze Dodo jest. Jak Joda. Pozdrów w next odcinku. Pozdrawiam ciebie. Fresh. I co do tego Dodo, to się chyba zgodzę, mimo tego, że tam nie pracowałem. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak jest rzeczywiście i... I mam nadzieję, że kiedyś będę mógł na to popracować, pokazać tą pracę, jak najbardziej mi się wydaje, że tak. Rage the Player. Czy zrobisz teraz GTA 5? Ciężko powiedzieć. Na pewno chciałbym pokazać na streamie, a jeśli by się spodobało, to Tu mogę jest z tego tunel na zrobić lewo, coś. jeszcze coś O jest. proszę, kolejny tune, który jest w podcastem. No, tych tunów trochę jest. Jeśli piszemy ukośnik tunerzy, to mamy pokazane wszystkie placówki, gdzie są tuna. O, patrz, jaka fajna barierka, to akurat fajnie Wiem, że wygląda. jakiś gość miał tu helikopter w lewo. Tak? No widzisz. Eddie. To jest serwer RPG, roleplay to jest... typu GDFGaming albo Network Game, to ja odpisałem, bo się nie bardzo z tym zgadzam, ponieważ roleplay i RPG to jest to samo. Roleplay to... RPG to jest skrót od roleplay gaming, czy roleplay game. To jest to Ale na samo. przykład jak jest ten serwer Dev Gaming, nie, to tam na przykład w porównaniu do Sapidi Spy Life'a, to tam to Sapidi No takie wiem, bardzo dobra, może i ten prawdziwe. serwer jest bardziej realistyczny, ale to nie znaczy, że jeden jest roleplay, a drugi jest RPG, ponieważ jeden i drugi jest To RPG i samo roleplay, to jest to prawie, to samo. samo, tylko Tak, że. te serwery oczywiście, jeden jest bardziej realistyczny, drugi mniej, zgadzam się, ale to nie znaczy, że jeden jest właśnie, no wiesz, że te nazwy się różnią. Przepraszam za powiadomienie, które dostałem. Niestety co chwilę mi wyskakują jakieś Że się dzyndzelki. tak spytam, czemu ten gościu z składem za nami jedzie? A, bo to jest jeden z widzów, I który po prostu czemu gdzieś tam tutaj... zaskakuje składem Właśnie, ten to taki kolejny błąd gość jest chyba. właśnie? Chociaż nie jestem pewien, ale możliwe, że to jest jakiś bug, który umożliwia jakiś tam szybszą jazdę, czy coś w ten deseń. A może... Coś z tym było. Coś pamiętam jeszcze na PLife, jaki tam był dużo kłodów, bo prowadzali. To pamiętam, że... to tak co chwilę ktoś zeskakiwał, to jakiś błąd chyba jest, który jest celowo robiony na jakąś tam... na jakąś korzyść gracza. Tak mi się wydaje. Mateusz Kwiatkowski, Podrzucisz omen. mnie pod spawn LS? SF znaczy. SF? No tak, mogę. Mateusz Dobra. Kwiatkowski, omen. Tak jak prędzej wspomniałem, Dziękuję. mam fajny pomysł na odcinek Spylife. Zaprosił na Skype, bo ja ci nie mogę znaleźć. Nazwa ten. No to niech on cię Na Skype się zaprosi. zgadamy i jak najczęściej. No widzisz, nie zaprosiłem cię, ale to chyba zaproszę. Nie wiem dlaczego mnie nie możesz znaleźć, a moją nazwę mam wpisaną na informację. Jeśli nie zapomnę, to cię dodam, ale nie wiem. Może coś źle wpisujesz, może źle skopiowałeś moją nazwę, bo ja tam wszystko mam dobrze podane. To jest Shimmer0081, taka nazwa. Wiem, że trochę nie nawiązuje do kanału absolutnie, ale to jest po prostu taka nazwa. To jest mój Skype, który mam od zawsze i nie zmieniałem go na jakiś nowy, ponieważ nie chciałem sobie niepotrzebnie jakiś tam... No, nie chciałem jakiegoś zamętu prowadzić, cały czas mam tylko jednego. Wiem, że dziwny login, no ale cóż. O! Już Ja widziałem, też że mam wypadłeś. login na przykład na Skype'ie już kiedy No z gry, właśnie. w którą już nie gram około 3 lata, nie? No No nie będę widzisz. zmieniał Skype'a, bo login mam dziwny, za to się nie No. opłaca, bo ludzie nie pododawają mnie, a ja nie będę sobie tego na kartkach zapisywał na przykład, żeby Mateusz coś... Nawrocki, omen, Ja tak zgłoś się samo. do mnie na serwie, pokażę coś ciekawego, dostaniesz nagrodę. No cóż. Nafazowany gdzieś tam cię spotkałem na serwie, z tego co pamiętam. Krzysiu, Ej, Luchu, omen. jestem na tym odcinku PLife, no tak. No słucham. Wbij na lotnisko. Myślisz? Nie, bo to mogą ci prawko zabrać za Tak? jakąś jazdę. A nie, no pajle, to zapomniałem. A, czyli co, można Ale czy nie rozwalisz można? sobie na pewno auto. A, to ja wolę nie rozwalać. Wolę nie Ja rozwalać, bo mi szkoda pieniążków. Ja wolę sobie tam oszczędzać po troszku. pamiętam na pajlajfie zawsze Taką sobie fajną kupowałem. wyskocznię, gdzie tam na pewno byś wyskoczył. No No tak z to... boku jest, To i można tak, rzec. może ja sobie na dzisiaj Takie podaruję. coś. Zresztą i tak za sam moment kończę odcinek. Ostatni komentarz, Wiktor Jap. Czy Jap? Zależy jak się czyta. Fajny odcinek, pozdrowisz Kornes. Pozdrawiam. Dzięki. To dawaj skocz Właśnie jeszcze raz giełdę zdążyłem tutaj. napisać komentarz Skąd 2 minuty skoczyć? temu, nie? Na giełdę dawaj tu na lewo. Chodź na spawnę SF, Oj, to się nie rozdwoi to. się. Tutaj mogę pokazać giełdę, chociaż ją ostatnio pokazywałem, ale zobaczymy co nowego i zakończymy odcinek, także... Także tu już zajeżdżam i na zakończenie wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, tu ogólnie mówię do widzów, to po prostu... Bądźcie gdzieś wieczorami, no co tu mogę więcej powiedzieć? Bądźcie gdzieś wieczorami, to pewnie zdarzy się, że do Was napiszę. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę.
jakiś komentarz możecie zostawić. Wtedy dostaniecie odpowiedź, oczywiście usłyszę na kolejnym odcinku. Także to było na tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do kolejnego odcinka. Hej, hej. Na razie.